No, dzisiaj się tak naprawdę dowiedzieliśmy tych informacji, no to są takie ogólne wytyczne, natomiast czekamy jeszcze na takie dane szczegółowe, no bo tych pytań związanych nie tylko z terminarzem, ale z kilkoma innymi kwestiami jest na pewno sporo. No to jest kwestia chociażby zawodników, przedłużenia umów, no bo jeżeli ten sezon ma trwać dłużej, czyli do 30 lipca, no to znaczy, że te umowy z częścią tych zawodników trzeba będzie przedłużać. To jest kwestia pewnej logistyki, to jest kwestia testowania zawodników, no bo to ten obszar też się przewijał gdzieś w rozmowach na temat ekstraklasy, także no dużo, dużo niewiadomych, no i czekamy też na takie informacje. Ale generalnie to jest dobra informacja dla Warty Poznań. No tak, jak najbardziej, no zawsze dobrze jest jakby wrócić do tej podstawowej działalności, a tą podstawową działalnością jest właśnie rozgrywanie spotkań, więc zdecydowanie tak. Natomiast mówię, no ten cały plan powrotu, on musi być po prostu dobrze, dobrze przemyślany gdzieś tam w szczegółach. Różne warianty i scenariusze trzeba również w nim rozważyć. No i przede wszystkim skoncentrować się ewentualnie na tych najbardziej newralgicznych punktach. No właśnie, to porozmawiajmy trochę o tych newralgicznych punktach, no bo od kilku dni toczy się w Polsce dyskusja na temat tego planu zdrowotno-sanitarnego powrotu do gry piłkarzy w Ekstraklasie. No i kiedy się człowiek wczyta w ten plan, to on jest bardzo skomplikowany. Czy powstaje też coś takiego na przykład dla Fortuna pierwszej ligi? No bo chyba musi, skoro mają pierwszoligowi piłkarze wrócić do gry, tylko troszeczkę później niż piłkarze Ekstraklasy. No myślę, że te ogólne wytyczne, które zostały właśnie tam zawarte w tym planie Ekstraklasy, no najpewniej mogłyby być gdzieś przenoszone i aplikowane do tych lig niższych. Natomiast trzeba zrobić jedną zasadniczą aktualizację dotyczącą chociażby kwestii infrastrukturalnych, bo inaczej wyglądają obiekty na poziomie Ekstraklasy, a inaczej wyglądają obiekty na poziomie pierwszej czy drugiej ligi. Także to jest taki jeden aspekt, który na pewno taka aktualizacja musiałaby gdzieś tam mieć miejsce. No kwestia tego testowania, które jest no, rozpatrywane tutaj wzdłuż i wszerz, bo piłkarz pierwszo- czy drugoligowy w mojej opinii różni się absolutnie niczym od piłkarza ekstraklasowego. To samo zdrowie, to samo życie i taki sam zakładam, że musiał być ten model testowania. Z tego co wiem, to również na poziomie klubów ekstraklasowych jeszcze nie ma jasnych wytycznych dotyczących tego, jaki konkretnie test miałby być zastosowany. Wiemy, że są te testy szybkie, wiemy, że są te testy genetyczne, te chyba najdokładniejsze. Natomiast jaki konkretnie model i z jaką częstotliwością, bo tutaj trzeba powiedzieć, według mnie problemem nie będzie przetestowanie zawodników na start, czyli po tym okresie izolacji i ewentualnie po tym okresie dwutygodniowych treningów grupowych. No ale już wyzwaniem byłoby na pewno testowanie przy okazji każdej kolejki, no bo to naprawdę będą duże, duże pieniądze. A jeżeli dojdzie do powrotu do gry, to Warta Poznań jest szansa, że domowe mecze będzie na przykład rozgrywać już w ogródku przy Drodze Dębińskiej? Myślę, że to jest temat na pewno złożony. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Na social media Warty Poznań szeroko gdzieś publikowane są te kwestie związane z infrastrukturą, z tym, jaki jest postęp prac. Na chwilę obecną obiekt tutaj przy Drodze Dębińskiej, nie powiem, że to jest plac budowy, natomiast no, gdzieś tam i są koparki, i są rozkopy, i czekamy dalej na przyjazd masztu, więc tych elementów no, ciągle jest jakby i tych prac w toku. Oprócz tego są zaplanowane kolejne prace związane chociażby gdzieś tam z remontem otoczenia klubu. I tutaj trzeba by po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chociażby kwestie bezpieczeństwa i takie kwestie logistyczne pozwoliłyby na to, a myślę, że to kolejne tygodnie dadzą nam na ten temat odpowiedź. Tak sobie myślę, że Warta Poznań byłaby jednym z tych klubów, które nie musiałyby się obrażać, gdyby rozgrywki się nie skończyły, przy założeniu, że uzyskalibyście awans, a w tej chwili jesteście na pozycji, która premiuje was awansem do Ekstraklasy, ale mimo wszystko nie było w klubie takiego myślenia, że może lepiej nie grać, może lepiej niech już zostanie tak jak jest, przecież dla nas akurat jest bardzo dobrze. Nie, myślę, że to najlepiej, żeby wszystko się tutaj rozstrzygało po prostu na murawie w sportowej rywalizacji. No ważne, żeby to była właśnie sportowa rywalizacja, a nie jakieś cudzysłowe wypaczenie tego, bo jeżeli ta intensywność gdzieś tam pierwotnie rozmawiało się, teraz już nie ma takich pomysłów, ale pierwotnie były nawet pomysły, żeby grać co 2 dni, no to powiem szczerze, że gra co 2 dni 12 kolejek i chociażby dwóch spotkań barażowych, wydaje się, że ze sportowym rozstrzygnięciem niewiele miałaby wspólnego. No przy obecnym tym kalendarzu on został bardziej rozłożony, no ale to też wymaga chociażby rozmów tutaj z zawodnikami na temat przedłużenia tych kontraktów, aby obowiązywały one do końca lipca. To jeszcze porozmawiajmy o tym, kiedy Warta zatem wróci do treningów, wróci do jakiejś pracy. Zakładam, że w tej chwili piłkarze w domach, no i jedyne co mogą robić, to treningi
indywidualne. No tak, no czekamy jakby na te wytyczne tutaj organizatora rozgrywek, czyli Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie jakby tego pomysłu na powrót do gry. No idąc jakby tym tropem ekstraklasy, no to najpewniej tym początkowym etapem będzie ten etap izolacji zawodników z jakimś pewnie częściowym treningiem. No i po tym okresie 2 tygodni testowanie i następnie ewentualnie powrót do zajęć i w podgrupach, no i już w pełnym składzie. No kwestią, która gdzieś tu też trzeba poddać dyskusji, jest sprawa związana ze sparingami, no bo od początku marca, czyli mamy marzec, czyli mamy kwiecień, czyli będziemy mieli maj, no zawodnicy mogą sobie organizować tylko i wyłącznie gierki wewnętrzne, no bez żadnego sparingu. No pytanie, jak tutaj ten obszar, bo to czucie piłki na pewno jest istotne i dobrze, gdyby chociaż jedno takie przetarcie było przed sezonem, ale zobaczymy, czy taka możliwość będzie. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Marcin Janicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Warty Poznań. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.